Ojcze, Jax, więc to prawda. Żyjesz. Nie śmiałem na to liczyć. Odszedłeś z Ksakoru? Czy przestałeś też przyjmować eleks? Staram się, ale to trudne. Z pewnością też doświadczyłeś efektów odstawienia eleksu. W najcięższym momencie byłem nieprzytomny. Zanim się obudziłem, moje ciało zdążyło pozbyć się eleksu. Zmiany wykraczają poza sferę fizyczną. Najważniejsze jest to, jak twój umysł radzi sobie z odrzuceniem wcześniejszego sposobu życia. Tego, kim byłeś. Powiedz mi, co sądzisz o świecie, który odkryłeś poza granicami Ksakoru? Co robisz wśród separatystów? Nie miałem wyboru. Próbowałem powstrzymać Tareka, ale odkrył moje zamiary. Zabiłby mnie, gdybym nie uciekł. Mam nadzieję, że stąd też będę mógł działać i uda mi się go powstrzymać. Jego ślepe oddanie hybrydzie zagraża całej naszej frakcji. Wolni ludzie są w stanie odeprzeć Albów. Przekonują nas, że jesteśmy lepsi, ale Albom nie udało się pokonać ludzi ani złamać ich ducha. To się wkrótce zmieni. Pierwszy eleksator Tarek gromadzi siły przed bramami Lodowego Pałacu. Kiedy ruszy, podbije ziemię wolnych ludzi i odniesie sukces. Musimy go powstrzymać, bo nasi ludzie zginą. Które z jego działań zagrażają Albom? Dlaczego Tarek jest niebezpieczny? To marionetka. Całkowicie poddał się woli hybrydy. Hybryda ze swoją nową dyrektywą całkowicie zdominował nasz lud. Wkrótce Tarek wystawi wszystkie siły zbrojne Ksakoru do inwazji na ziemię wolnych ludzi. Ludzie będą ginąć w imię umocnienia władzy hybrydy. Ja uważam, że jest inny sposób. Taki, który nas nie zniszczy. Służyłeś dyrektywie zalecającej oddanie całego eleksu hybrydzie. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Co z naszym poszukiwaniem wiedzy? Co z ewolucją, badaniem prawdziwej natury eleksu? To były kluczowe idee Albów. Wszystko zostało zdominowane przez rządnego eleksu hybrydę. Od kiedy się pojawił, Lodowy Pałac zaczął się zmieniać. Teraz te zmiany tylko przyspieszają. Hybryda nie mówi nam nic o przyszłości, którą rzekomo poznał. Ma obsesję na punkcie własnej ewolucji, którą ma mu zagwarantować coraz zachłanniejsza konsumpcja eleksu. Żaden Alb, ani żaden wolny człowiek nie będzie mógł mu stanąć na drodze. Wciąż chce służyć Albom z Ksakoru, ale najpierw należy usunąć hybrydę z Lodowego Pałacu. Ewolucja hybrydy nadal trwa. Czy nie powinniśmy pozwolić, by osiągnęła ostateczny poziom? A co z poświęceniami? Z krwią, którą chce przelać? Czy powiedział nam, co się stanie, kiedy wreszcie osiągnie swą ostateczną formę? Skąd mamy wiedzieć, w co się zmieni? Nie. Moja lojalność skończyła się w dniu, gdy zostałeś skazany na śmierć. Nie poświęcę syna dla celów tego cyborga. Spytajmy hybrydę, w co się przemieni. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, na czym ma polegać nasz wybór. Uważasz, że hybryda zechce z nami rozmawiać? Jego zdaniem mamy tyle wolnej woli, co mutanty, którymi dowodzi.
Wiesz, jaką cenę trzeba zapłacić za awans w Ksakorze. Wszyscy będziecie mieli swoją rolę do odegrania. Czy jesteś gotów odegrać swoją rolę, Kalaksie? Dołączysz do tych, którzy wybrali ewolucję. Wola hybrydy jest wszystkim. Służę hybrydzie. A zatem niech się tak stanie. Otwórz swój umysł. Przyjmij mnie, Kalaksie. Poznaj moje myśli i bądź posłuszny dyrektywie. Ty i twój brat byliście najsilniejszymi wojownikami Lodowego Pałacu. Silni, inteligentni, z żelazną wolą. Nikt nie mógł się z wami równać. Spójrz na siebie teraz. Jesteś wyrzutkiem. Podejrzewam, że niepowodzenie mojej misji i egzekucja zostały zaplanowane przez Lodowy Pałac. Podzielam te podejrzenia, ale wciąż nie mamy dowodów. Mój oblatywacz został zestrzelony, a w pobliżu miejsca wypadku znajdowała się grupa albów przygotowana do przeprowadzenia egzekucji. Jak to możliwe, by coś takiego stało się przez przypadek? Tylko dlaczego? I kto to zaplanował? Jedynym powodem musiała być twoja wolna wola. Pozostali albowie odbierali sympatię hybrydy jako zaszczyt. Ty ją kwestionowałeś. Kto kazał cię zabić? Kto zorganizował działania? Nie wiem. A mój brat, Kalaks? To niemożliwe. Jeśli ma z tym cokolwiek wspólnego, to tylko jako narzędzie w cudzych rękach. Nie przeprowadziłby egzekucji, gdyby nie dostał odpowiednich rozkazów. Azardom, wiem, że to on stoi za atakiem na mój oblatywacz. Po co miałby to robić, skoro odszedł z Lodowego Pałacu? Zardom zawsze chciał zostać pierwszym eleksatorem. Jeśli jego zdaniem stanowiłeś przeszkodę w osiągnięciu tego celu, nie zawahałby się ciebie zabić. Teraz jest tu, poza Ksakorem i nikt nie zna jego planów. Wiem, że Zardom chciał zestrzelić mój oblatywacz. Zardom wiedział, że leciałem do Edanu i znał cel mojej misji. Jeśli to prawda, skąd miał te informacje? Nie. Kiedy otrzymałeś rozkaz od hybrydy, Zardom przebywał już na wygnaniu. W takim razie musiał mu donieść ktoś z Lodowego Pałacu. Jeśli to on za tym stoi, nie zrobił tego sam. Tylko po co jakiś alb miałby się komunikować z wygnańcem? A co z hybrydą? Chciał wykorzystać twoje umiejętności do swoich celów. I o ile sprawia ona, że się wyróżniasz, nie może się równać z wolą hybrydy. Byłeś pod jego kontrolą i nie stanowiłeś zagrożenia. Poza tym, gdyby chciał, mógłby cię po prostu zastrzelić. Nie potrzebowałby budować wokół tego tak misternej intrygi. A Tarek, pierwszy eleksator? Ma wystarczającą władzę i możliwości, by coś takiego zaplanować. Ale utracił niezależność. Teraz jest tylko i wyłącznie marionetką hybrydy.
Nie sądzę, by był w stanie myśleć na tyle samodzielnie, by to zrobić. Nie robi nic bez wyraźnych rozkazów hybrydy. Kto twoim zdaniem stoi za tym wszystkim? Nie wiem. Bez względu na to, kto to zrobił, prawdę poznasz dopiero, gdy wkroczysz na podjazd Lodowego Pałacu. Gdzie teraz jest Kalax? Wie, że żyjesz. Szuka cię. Chce skończyć to, co zaczął i udowodnić swoją lojalność. Koniec końców on też nie wypełnił misji. Będzie się starał temu zaradzić. Dlatego podróżuje samotnie. Teraz jest w górach Abes, na granicy z Xakorem. Czeka na wiadomość o twoim położeniu. Nie mam wątpliwości co do tego, że jak się dowie, gdzie jesteś, zaatakuje. Nie, jeśli dopadnę go pierwszy. Wolałbym, żebyście zjednoczyli siły. Śmierć któregokolwiek z was to strata dla całej frakcji. Na pojednanie jest zdecydowanie za późno. Musi istnieć sposób na wyrwanie go spod kontroli hybrydy. Jest jego niewolnikiem, jak Tarek. Gdybyś spróbował go uwolnić, może moglibyście się pogodzić. Jeśli po mnie przyjdzie, nie poddam się bez walki. Jeśli takie jest twoje przeznaczenie. Teraz myślisz trzeźwo i niezależnie. Sam możesz decydować o swojej przyszłości. Chciałem uwierzyć w pogłoski, według których miałbyś zawodzić hybrydę. Teraz sam fakt, że wciąż oddychasz, przeczy dyrektywie. Po co tu przyszedłeś, Jax? Co chciałeś znaleźć? Mojego brata. Myślisz, że przemówisz do mnie uczuciami? Kiedyś fakt, że z tobą i ojcem łączą mnie więzy krwi, napawał mnie dumą. Teraz przynoszą mi hańbę. Twoja śmierć miała mnie od niej uwolnić. A jednak wciąż tu jestem. Nie wypełniłeś praw dyrektywy, Kalaksie. Może wcale nie jesteśmy idealni. Wardek ukrył przed nami prawdę. Urodziliśmy się jako wolni ludzie. To nasz ojciec, Elex i Hybryda zadecydowali o naszej przyszłości. Silni, lepsi od innych. Otworzyli nam drogę do ewolucji. Nasza przeszłość nie ma znaczenia. Tak nam powiedziano. Ale kto wie, co jeszcze odkryjemy? Skupiasz się na obiecanej przyszłości i wykonujesz rozkazy, nie zadając pytań. Teraz jesteś Eleksetorem. Co mówi ci hybryda? Co wiesz o prawdzie? Z prochów powstali klerycy, wyznawcy Kalana. Z Kalana zrodzili się albowie, wyznawcy przyszłości. A z Eleksu narodził się prorok, hybryda. Razem nie służymy żadnemu bóstwu. Nie klękamy przed żadną osobą. Razem będziemy ewoluować. Ewoluować w co? Albowie istnieli zanim pojawił się hybryda. Teraz to jemu służą, jemu się kłaniają. On zajął miejsce Kalana. Myślisz, że wywołasz we mnie gniew? Nie potrzebuję go, bracie.
Zgodnie z dyrektywą musisz umrzeć. To, co umarło, nie ożyje. Się z tego gęsto tłumaczył.
raz zwabił mnie w pułapkę. Mówiłeś, że podróżuję sam, ale zaatakowało mnie kilka jednostek albów. Powiedziałem ci to, co wiedziałem. Najwyraźniej w międzyczasie zmienił plany. Skąd miałeś takie informacje? Od Kalaksa. Więc albo skłamałeś, albo Kalaks wykorzystał cię, by przygotować zasadzkę. Hybryda sprawił, że nic się dla niego nie liczy. Musisz wyzwolić swojego brata spod kontroli hybrydy. Nie mogę ci tego obiecać. Skończ z tym absurdem. Kalaks był twoim towarzyszem broni i jest twoim bratem. Kalaks powiedział mi, że miałem zostać Eleksetorem. Jednym z wybranych. Co to znaczy? To znaczy, że byłeś pod ścisłą kontrolą hybrydy. Współpracowałeś z pozostałymi, wypełniającymi jego wolę. Nie pamiętam, żebym miał dostęp do hybrydy. Miał go Kalaks, bo jest Eleksetorem. To on rozmawiał bezpośrednio z hybrydą. To wszystko nie trzyma się kupy. Musi chodzić o coś więcej. Musisz porozmawiać z Kalaksem osobiście. Zrobiłbym to. Niestety mechy bojowe, o których mi nie powiedziałeś, miały inne plany. Musi być inny sposób dotarcia do niego. Tylko jak to zrobić, by uniknąć kolejnej zasadzki? Musisz znaleźć miejsce, do którego mechy się nie dostaną. I zwabić tam Kalaksa. Jakieś sugestie, gdzie można by go zwabić? Nie. Na to pytanie sam musisz znaleźć odpowiedź. Zwabić Kalaksa? Poważnie? To chyba lepsze niż walka z jego mechami bojowymi. Podpowiedz mi coś, ojcze. Jeśli chcesz mu pomóc, pomóż mnie. W przeszłości wydarzyło się coś ważnego, o czym ci jeszcze nie mówiłem. Kalaks wie o tym już od jakiegoś czasu. Myślę, że obawia się prawdy. Czego się boi? Utraty stanowiska Eleksetora. Powiedz mi, co to za tajemnica? W południowym Adanie jest wyspa, na której mieści się mała wioska rybacka. Od dawna nikt tam już nie mieszka. Powinieneś tam iść. Tylko tam znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Z pewnością możesz mi powiedzieć coś jeszcze. Mogę, ale pewnie byś mi nie uwierzył. Lepiej, żebyś zobaczył to na własne oczy. Porozmawiamy, kiedy wrócisz. Skierował mnie Wardek. To miejsce. Jest w nim coś znajomego. Byłem tu kiedyś. Ta ścieżka. Ta plaża. To było bardzo dawno temu, ale byłem tu. Byłem dzieckiem. Małym dzieckiem. Żyłem tu. Z rodzicami. To był mój dom. Padało. Przyszli z ciemności. Uzbrojeni w światło i ogień, ludzie uciekali w panice. Biegli, zostali odcięci. Miasto w ogniu, krzyki. Inny chłopiec schował się tuż przy mnie. Tak samo przerażony jak ja. Wszyscy inni gdzieś zniknęli. Zostały tylko pozdrowie. Życia ciała. Tylko ja.
czemu Wardek ukrywał to przed nami? Nowo przybyły czy niezrzeszony, nieważne. Możesz się tu przespać. Jeśli jesteś głodny, tam jest mięso i ognisko. Poradzisz sobie z nimi? Jeśli szukasz schronienia, możesz zostać kilka dni. Przyszedłeś szpiegować dla Kormaga? Jeśli przychodzisz po zapłatę, nie ukradłam tych rzeczy, więc nie będę za nie płacić. Możesz tu odpocząć, zanim ruszysz, by przekazać mu tę wiadomość. Rybackiej Wydanie. W takim razie już rozumiesz. Kalax i ja urodziliśmy się jako berserkowie, nie albowie? Rozumiem, że zabiłeś naszych rodziców i zabrałeś nas do Lodowego Pałacu jako swoje dzieci. Ale nie rozumiem tylko, dlaczego to zrobiłeś. Chciałem mieć spadkobierców. Osiągnąłem wiele, ale chciałem też zapoczątkować ród, dynastię władczych albów, którzy poszliby w moje ślady. Nie mogłem mieć dzieci. Zrobiłem więc to, co robią albowie. Zdobyłem to, czego mi brakowało. I odniosłem sukces. Spójrz na to, co osiągnęliście ty i Kalax. Urosłeś w siłę. Jesteś wśród najważniejszych Ksakoru. Moja misja jest prawie ukończona. Władza jest waszym przeznaczeniem. Raczej była. Ktoś mnie wystawił. Teraz twoje pękarty chcą się wzajemnie pozabijać. Tak. Moje plany wzięły w łeb. Twoje plany nie zakładały mojego wygnania i mojej egzekucji. Ani tego, że wykonawcą wyroku będzie Kalax. Nie żałuję, że zrobiłem z was wielkich ludzi. Uczyniłem z moich synów albów nad albami. Powinienem jednak znacznie wcześniej wyznać prawdę. Być może wtedy nie bylibyśmy tutaj, tylko w salach Lodowego Pałacu. W drodze na szczyt wykorzystaj tajemnicę, którą poznałeś, by zwabić Kalaksa. Zależy mu na utrzymaniu się przy władzy. Obawia się, że jeśli prawda na temat jego pochodzenia wyjdzie na jaw, straci pozycję. Zaszantażuj go, że wyjawisz prawdę, a Kalax natychmiast się zjawi. Jest miejsce, do którego Kalax nie odważy się zabrać nikogo z Ksakoru. Dowiesz się, kiedy je zobaczysz. Wsłuchaj się we... Jeszcze żyjesz?
inteligencji u hybrydy? Wezwał mnie. Jestem posłuszny. Otworzył przede mną swój umysł i ujrzałem wszechświat. Niebiosa ciągnące się przez nieskończoność. Zawsze wiedziałem, że jego umysł obejmuje cały Magalan, ale to, co widziałem, hybryda naprawdę widzi wszystko. A zatem hybryda służy albom, a albowie zobaczą, że jego dyrektywa się urzeczywistni. Cały eleks dla hybrydy. Jest coś jeszcze, Jax. Wrażenie przeszłości, ale nie byłem w stanie go dojrzeć. Hybryda ukazuje nam to, co powinniśmy widzieć. Co widziałeś podczas swojej audiencji u hybrydy? Nie wiem. Nie pamiętam z niej nic. Wiem, że go widziałem, że rozmawialiśmy. Wtedy poznałem jego wolę i lepiej niż do tej pory zrozumiałem jego cele. Słyszałem, że Tarek i Parsek rozmawiają o czasach przed znalezieniem hybrydy. Myślę, że właśnie to wyczuwałem. Hybryda dał nam cel. Zanim się pojawił, szukaliśmy ewolucji. Z nim możemy ją znaleźć. Tarek mówił, że hybryda przewidział upadek, że Magalan zignorował jego ostrzeżenia o komecie. Te historie nie są ważne. Przeszłość nie ma znaczenia. Tylko przyszłość się liczy. Cały eleks dla hybrydy. Cały eleks dla hybrydy. Tak, chociaż Kalax nadal chce mnie zabić. Więc masz dodatkowy powód, by dostać się do Lodowego Pałacu. Zrobiłeś postępy. Albowie muszą utracić wszelkie wpływy na ziemiach wolnych ludzi. A ty powinieneś przygotować się do spotkania z hybrydą, tak jak obiecałeś. Wtedy zyskasz moje zaufanie. Wróć, kiedy będziesz miał więcej wiadomości.